Zaksa Kędzierzyn Koźle 3-0 MKS Baniłek z Będzin. Razem ze mną Tomek Tomczyk. Tomek, pierwszy set do 22, walka, drugi set 15-16. Ciężko się tu grało, prawda? Znaczy pierwszy set pokazał, że nie aż tak ciężko jak wyglądało to, jak wygląda wynik końcowy. W pierwszym secie mogliśmy nawiązać walkę i robiliśmy to. Wydawało się, że w następnych setach pójdziemy za ciosem i będziemy walczyć. Nie mówię może wygrywać tutaj sety czy zdobywać punkty, ale po prostu walczyć. Natomiast no, drugi i trzeci set obnażyły wszystkie nasze słabostki i żaden element nie zapracował na to, żebyśmy nawiązali równorzędną walkę. A jak oceniasz swoją grę? Z tego co widziałem, wchodzisz na boisko w trakcie meczu. W pewnym momencie odniosłem wrażenie, że rozgrywający wszystkie piłki do ciebie grali. Ostatecznie blisko 50% skuteczność. Jak to wyglądało z boiska? Znaczy, jeżeli wszystkie piłki szły do mnie i przegrywałem do 15 i 16, to nie za dobrze o mnie świadczy, tak? Dlatego jakie można mieć odczucia po dwóch setach? Grałem akurat w dwóch setach, których przegraliśmy, no sromotnie. No, odczucia są tylko negatywne, niestety. Dobra, dziękuję ci bardzo. Uciekaj. Razem ze mną Paweł Zatorski, libero Zaksa Kędzierzyn Koźle, złoty medalista mistrzostw świata w piłce siatkowej, aktualny z tego sezonu, więc zacznijmy od tego, że serdecznie gratulujemy. Razem z kibicami z Będzina, Sosnowca, Zagłębia Dąbrowskiego otrzymaliśmy kciuki bardzo mocno i cieszymy się bardzo, że udało się ten złoty medal wywalczyć. Dziękuję bardzo. To jest dla nas strasznie miłe, że do tej pory ludzie pamiętają o tym sukcesie i w sumie się nie dziwię, bo dużo emocji było we wrześniu, kiedy graliśmy ten turniej. Dopiero po tych rozgrywkach dotarło do nas, ile radości daliśmy Polakom i do tej pory naprawdę jesteśmy zapraszani na gale, są wręczane nam podziękowania, nagrody, ordery i jest to strasznie, strasznie miłe. Mam nadzieję, że ta chwila będzie jeszcze trwała, ale no musimy też stąpać po ziemi dosyć twardo, bo jak widać mamy dużo meczów do grania. No na pewno radość z tego złotego medalu szybko nam nie przejdzie, ale przejdźmy do tego meczu. Dzisiaj pada wynik 3-0, przerywacie jako Zaksa tą negatywną pasę, nasza ciągle trwa. Jak pan ocenia z perspektywy zawodnika ten dzisiejszy mecz? No dla nas najważniejsze, że w końcu zapunktowaliśmy, bo już byliśmy w lekkim dołku. No, widać było i po nas, i po waszej drużynie, że chcieliśmy się tutaj dzisiaj bardzo, bardzo mocno przełamać i obu drużynom na tym zależało. My lepiej weszliśmy w to spotkanie. Myślę, że graliśmy dużo spokojniej i dlatego tak się skończyło. Zaglądam w statystyki. Podobno różnią się troszkę nasze od waszych. Przyjmował pan o jedną piłkę według naszych statystyk więcej? Czasami się różnią. U was jedną piłkę więcej widzę, przyjmowałem. Różny przyszłość. Ale patrzę na procent. 73% pozytywnego przyjęcia. Czy jest jakieś pole w boisku, które Paweł Zatorski nie pokrywa i nie przyjmuje? No ja się śmieję teraz, że mało tak naprawdę we mnie przeciwnicy zagrywają, bo no mimo młodego wieku miło jest mi bardzo, bo to oznacza, że jakąś tam markę już mam wyrobioną i skoro nie chcą we mnie grać, to naprawdę mnie cieszy i skoro wolą grać naprawdę w równie dobrych zawodników, jakich mamy w drużynie, to no to jest naprawdę miłe dla mnie i tyle mogę o tym powiedzieć. Ja staram się robić to, co potrafię najlepiej, czyli właśnie przyjmować. Wiadomo, że pozycja libero tutaj zależy jakby od dwóch elementów, ale dużo ważniejszym jest to przyjęcie i to staram się robić. Gratulujemy zwycięstwa, zapraszamy na rewanż do Sosnowca. Miejmy nadzieję, że padnie taki sam wynik, czyli gospodarze wygrają 3-0. Ja mam nadzieję, że padnie jednak inny, ale będziemy walczyli. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki.